Pochodzę z takiej małej wioski z Falkowa, gmina Rachanie. Chodziłam do kościoła w parafii Przemienia Pańskiego w Rachaniach. I moje powołanie to tak troszkę związane jest też z moją rodziną, dlatego że gdy miałam 10 lat, zmarła moja mama i Pan Bóg jakoś tak w serce z, z wraz ze stratą yy, mamy, Pan Bóg w serce w, jako wprowadził moje takie, takie pragnienie miłości. Ja to bardzo mocno odczuwałam. I z jednej strony brakowało mamy, a z drugiej strony było takie ogromne pragnienie kogoś, kto mnie bardzo kocha. I odczuwałam, że tym kimś jest. Ja nie wiedziałam, jak, jak on wygląda, że tym kimś jest Pan Bóg. Ale to z jednej strony było pragnienie, a z drugiej było takie normalne życie. Wchodziłam do szkoły, uczyłam się, chodziłam na wagary. No, takie to było życie że tak powiem, też bez kościoła, bo później był czas takiej młodzieńczości, że nie chodziłam do kościoła, nie chodziłam na mszę świętą, właściwie tak nie modliłam się, był taki czas. A z drugiej strony, kiedy były te momenty jakby takiego powrotu, to kiedy widziałam ministrantów, to tak mi się jakoś miałam takie pragnienie, bo sióstr wcześniej nie widziałam, Miałam takie wrażenie, pragnienie być, bycia tak blisko jak oni, jakoś blisko Pana Boga, czy jak kapłan był obok ołtarza, to dla mnie to było e, takie milczące świadectwo, że ktoś tam jest, że jest ten ktoś, taki, z kogo ja pragnę. No ale jeszcze byłam w drugiej klasie, no, na lekcji katechezy mówię do księdza, że chciałabym być ministrantem, ale dziewczyn nie przyjmowali. no To było takie pierwsze moje odrzucenie. No i właściwie... Życie szło swoją drogą, a pragnienia, które były w moim sercu, swoją drogą. I później, gdy już miałam, byłam w maturalnej klasie w Tomaszowie Lubelskim, po prostu tak szłam po mieście i zobaczyłam dwie siostry, które niosą ciężkie torby, Jakie, jakieś paczki, wracały skądś. I takie, takie czułam w sercu taką walkę. Z jednej strony iść i pomóc, a z drugiej strony. No, kim ja jestem? No, jakie jest moje życie? Tak ja, no, z daleka od Kościoła, z daleka od Pana Boga. A tutaj chcę się jakoś pomagać y, osobom, kiedy miałam takie odczucie, że to osoby bardzo pa, blisko Pana Boga. I to było też takie y, odczucie, że y, no, w tym momencie coś się może skończyć dla mnie. To takie stare życie, że mogę, mogę zacząć coś nowego. No i to pragnienie czegoś nowego zwyciężyło w, y, wtedy. Podbiegam do sióstr i zapytałam, czy mogą im pomóc. One były no, no bardzo chętnie. I tak się właściwie zaczęła znajomość z siostrami służebniczkami. No i one mnie zaprosiły do siebie, zaprosiły tam na spotkania. No ponieważ to była klasa maturalna, to trzeba było no, jakoś decydować, jak, jak ma wyglądać dalej moje życie. No i one zaprosiły mnie na takie spotkania młodzieżowe z w parafii. Raz, drugi poszłam. No, troszkę tam się źle czułam, bo to nie było, jakby tak można powiedzieć, nie było moje środowisko. Ale później siostry, tam chodziłam przy tym kościele, chodziłam na katechezę, i siostry mówią, że jest takie no, spotkanie dla dziewczyn, skupienie dla dziewczyn na wakacjach. Ja Wspomniałam, że w moim sercu jest jakieś takie pragnienie bycia tak jak one bycia, bycia siostrą, bycia blisko z Bogiem, ale na tym się skończyło. I wtedy, kiedy one mi powiedziały, że no coś takiego jest. Ja mówię, no to fajnie, to ja, to ja chcę uczestniczyć w tym. Ale było tak, że w domu nie było pieniędzy, nie było za co pojechać. No i pierwszy termin, no przepuściłam, straciłam. I tak i już wtedy jakoś tak to pragnienie takie bycia, bycia siostrą, bycia blisko Boga znowu jakoś zostało zabite we mnie no, przez brak możliwości. I wtedy Pan Bóg się posłużył. Pan Bóg tak walczył o człowieka. Pan Bóg się posłużył dziewczyną, która była tam z Tomaszowa. Która, no tak jasno mówiła, że ona chce iść do zakonu. I siostry ją wysłały do mnie, żeby mi powiedzieć, że jest następny termin. Ale od Tomaszowa jest 20 kilometrów i od głównej trasy trzeba jeszcze. Tam po prostu nie ma, nie ma takiego asfaltu, nie ma drogi, trzeba piechotą iść. No i Bogusia miała na tyle odwagi, że przyjechała do Rachań, później pytała się o drogę, przyszła do mnie na piechotę i mówi słuchaj, jak chcesz, możemy w sierpniu jeszcze pojechać. I mówi, jak, jak nie masz za co, to siostry za, za, zapłacą za twoją, no, za twój pobyt tam. No i wtedy ja już się ucieszyłam i, i mówię, no dobra, to ja jakoś się skontaktuję i, i pojedziemy. No i właściwie tak, tak to się zaczęło od tych pierwszych paczek które no, nawiązałam kontakt, jak już wtedy pojechałam na to spotkanie dla dziewczyn i, i właściwie tak już zostałam. Zostałam zakończona Bogu dzięki, 25 lat w tym roku jestem z tym, który, który mnie kocha i, i którego ja kocham.